Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten bardzo, bardzo brzydki dzionek. Stuka wali, wieje. W kuchni nam sufit przecieka, chyba coś się stało na strychu. Prawdopodobnie zerwało nam dachówki i przecieka nam, mamy zalany sufit. Misiu jak wróci z pracy, musi wejść na strych. I zobaczyć, co się dzieje. Jeżeli mocno przecieka i sam tego nie zrobi, trzeba będzie wezwać specjalistów. No ale sufit już mamy do roboty. Tak czy inaczej, trzeba by było go zasuszyć i dopiero po nowym roku po prostu wyremontować kuchnię po raz kolejny. No takie uroki Szkocji, nie tylko Szkocji, bo to może się stać w każdym jednym domu na całym świecie. Nie żalę się tutaj, bo to każdemu mogło się przytrafić, no trudno, jakoś to będzie. Misiu temu zaradzi, sprytny chłopak i coś wymyśli, więc nie ma co się przejmować. Ja wczoraj nie nagrywałam, nie czułam się najlepiej. Dzisiaj jest ciut lepiej, ale mam kilka jeszcze spraw do załatwienia dzisiaj. Mianowicie muszę jechać do SD po makaron, do rosołu, bo Miśka boli gardło i no chciałam mu zrobić rosołek taki rozgrzewający, najlepsza taka zupka lekka do połknięcia i tak dalej. Muszę zajechać do Butza, właśnie do Butza i do Azdy. Do Azdy tylko i wyłącznie po makaron, ale wiecie jak to jest, zawsze coś tam się wyrwie z przeceny, dzieciom jakiegoś pierdołka trzeba kupić i tak dalej, więc znowu mam jeżdżenie. Muszę wykorzystać ten czas, póki mam siłę, bo nie wiadomo co jutro będzie. Wezmę tylko... zrobię poranną pielęgnację, bo ja zawsze robię ją dopiero jak Russella zawiozę do szkoły. Zrobiłam sobie kawusię, odpiszę na komentarze, co wczoraj nie odpisywałam, bo wczoraj był Misiek w domu, spędziliśmy fantastyczny wieczór, siedzieliśmy do późna, zjedliśmy wspólną kolację, wypiliśmy sobie po lampce wina, było naprawdę sympatycznie, obejrzeliśmy razem serial. No i tak o, porozmawialiśmy sobie długo, było naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. No a dzisiaj już jest kolejny dzień zmagań, trzeba się wziąć do roboty. Zawsze w domu coś jest do roboty, także no, taki skrót informacji. Także do później, do następnego łączenia, pa pa. Ja wróciłam, co można poznać po fryzurze. O, dopiero kaptur ściągnęłam. Nie pokażę Wam wszystkiego, bo też znajdują się tutaj prezenty, a jak ja mówiłam u mnie na kanale, nie zobaczycie wszystkich prezentów, z tego względu, że moi domownicy mnie oglądają, a ja tego nie chcę, żeby się dowiedzieli przed świętami. I ja będę wyciągała tutaj i pokazywałam Wam, co kupiłam, mianowicie kupiłam olej tym razem słonecznikowy ze względu na to, że był tani, aczkolwiek ręczniki papierowe do kuchni 6 sztuk bardzo tanie były, później płyn dla Russella do mycia, jeszcze potrzebuję szampon z tego co się orientuję. Tutaj jest Passata. Kupiłam sobie spinkę, a jakoś mnie tak urzekła. Taka zwykła za 99 pensów, ale mi się spodobała. Co tu jeszcze? To dla... nie pokażę, bo to był dla jednej, muszę wysłać. Dla Kasi tym razem. Tutaj lizaki z tatuażem, także pierdołka dla Russellka. Tiktaki na połowę, dwa dla Laury, dwa dla Russella i dwa, no chodźcie tu, chodźcie, przestań Blaki, dwa olejki i czy to jest dzisiejsze? Nie, to nie jest dzisiejsze, nie,
No i co, jak zwykle nie mam. Blakuś, odejdź. Słuchajcie, i tutaj tak samo dokupiłam papier, bo wiecie, zawsze co roku zostawiam, ale zawsze co roku się każdy boi, że zabraknie i dokupuje. Taki papier w mikołajki i bałwanki. I tu jest 10 metrów tego papieru, więc jest ok. Ja jeszcze, tak jak mówiłam, te, jak jeszcze mówiłam, mam. Tutaj dokupiłam wstążeczki czarna i czerwona i to było dwa. Blakuś! Dwa za funt 50, więc fajna cena. Kupiłam, byłam w Bianki i kupiłam tarty, ale tart też nie pokażę, bo tarty też nie są dla mnie. Teraz tak, mogę pokazać, że chłopakom do głównych prezentów dokupiłam po kremie do twarzy z Nivea, bo jest zima i fajnie mieć krem, a wiadomo, że panowie o te miejsca zbytnio nie dbają, chyba że po goleniu. A taki krem się przyda, na pewno. Więc do głównego prezentu dokupiłam to. Kupiłam też coś w bucie, ale tego też nie pokażę, bo to jest prezent dla kogoś. Cholera jasna, z tobą można. Już ty, dziadu. Dziad jesteś. Kupiłam sobie Simply Sensitive Hydrating Cream i to jest with smoothing aloe vera, bo kończy mi się krem pod oczy i więc zakupiłam sobie taki. Na razie tani, bo przed świętami to wiecie, nie ma kasiory. Wzięłam sobie oczywiście gazetkę z Bootsa. O, coś tu jest, to tu dają, to nie. A to? Nie. Mi to się nie przyda. Tak czy inaczej, gazetkę lubię sobie poczytać. I w promocji, jak kupiłeś jakieś tam dwa produkty. Dwa produkty dostawałaś takie akcesoria i to są pędzelki. A pędzlów, czekajcie, ja to otworzę, bo nawet nie wiem, jakie one są. Także ja sobie pędzelki zostawię. Fajna kosmetyczka, akurat na pędzle. Ten usłyszał, że papier i leci, mało się nie zabił. Odejść, Blaki. Zaraz mi zwali, o jak fajnie. Zaraz wam... No przestań! O, taki pędzelek, taki kudłacz. Takie kudłacze. A, takie sobie. Może mogą być, tak? Nic specjalnego, ale zawsze za darmo mieć taką kosmetyczkę i taki zestaw pędzli, coś fajnego. Także ja sobie to zabieram. A z wami się teraz żegnam, idę się trochę kimnąć i zaraz będę jechała po dzieci. Zaraz, no nie tak zaraz. Znowu zegarek stoi, ja nie wiem. Przecież niedawno wymieniałam baterię, prawda? W sumie nie ja, tylko Misiu. Masakra jakaś z tymi bateriami. No dobra. Do zobaczenia przy następnym łączeniu. Pa, pa. Dzisiaj jest... A mi włosy oklapły, bo byłam po dzieci. Dzisiaj jest dzień przeprowadzania Russella przez Laurę, ale jest tak straszna pogoda, oczywiście tak powtarzam się, ale niestety taka jest prawda. Pogoda jest okropna. Jest tak silny wiatr, że drzwi od samochodu ciężko utrzymać. Bałam się dzisiaj niesamowicie. Dobrze, że Misiu dzisiaj wraca do domu, nie musi gdzieś jechać w trasę, bo naprawdę mocno wieje. Dzisiaj robię na obiad rosół. Niestety pojechałam do Azdy po cienki makaron. Oczywiście w żadnym sklepie nie ma makaronu rosołowego. Byłam wkurzona. Zawsze kupuję polski makaron.
Właśnie, właśnie, a dzisiaj tego makaronu nie było, a specjalnie po niego pojechałam i się wkurzyłam i w ogóle nic nie kupiłam. No dobra, no cześć, on już chce dostać jeść i mnie zaczepia, bo wróciłam. Przestań. Także do zobaczenia później przy następnym łączeniu, pa pa. Jestem, wróciłam, powróciłam. Słuchajcie, jestem super, bardzo mocno szczęśliwa. Z tego względu, że pierwszy raz w życiu wygrałam coś w losowaniu. Było rozdanie u Oli z kanału Ola M. Pozdrawiam Cię, kochana, bardzo serdecznie i dziękuję, dziękuję z całego serca. Pierwszy raz w życiu coś wygrałam. Jestem taka podekscytowana, że normalnie cieszę się jak mała dziewczynka. Pierwszy raz coś wygrałam. Pierwszy. To przed samymi świętami. Super, normalnie super. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. I jeszcze Ci podziękuję kilkanaście razy na pewno. No, Misiu odlewa makaron, zaraz będziemy wcinać rosołek. Już nie będę nagrywała tego, jak rosół wygląda, bo to chyba normalne. Wiadoma sprawa. I cóż jeszcze chciałam powiedzieć? No, usiądziemy sobie, pooglądamy coś razem, bo wcześniej Misiu wrócił, więc spędzimy ten czas jakoś przyjemnie. Dobrze, moi kochani. To chyba by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Jest on krótki, ale nie ma co więcej do pokazywania, ponieważ nic się nie zmieniło od kilku dni. Także taki mały update z mojego życia. I do zobaczenia prawdopodobnie jutro albo w piątek. Pa, pa!